Cześć, witajcie na kolejnym odcinku. Dzisiaj zaczynamy kolejny grobowiec. Nagrywa się, nagrywa. Dobra. No, głos się nie spierdolę. Coś się ostatnio pieprzy głos, powiem wam. Masz, nic nie widzę. Tam jakaś jaskinka. Wow. Przez czaszkę. Coś się pieprzy ten głos ostatnio. Nie rozumiem czemu. No masz, jak ja mogę co? A, dobra, krauczę. No to chyba będzie jakiś fajny statek tutaj, piracki. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak się zanosi. Bz, bz, bz. Ze ściany powylatywały te. Dobra, tu są jakieś... Pyk. Rozchusztamy się. Ognisko. To nam się może przydać. Tutaj zbadamy to badziewie. No masz tego, jak mam mało procent. Majańska bogini Ixchel, podobnie jak boginie księżyca w wielu innych kulturach, była też matczyną boginią związaną z ciążą i porodem. Zjawiska naturalne, które miała w swej mocy, to wodospady, ulewy i tęcze. Była też boginią wszelkiego rzemiosła, w tym malowania akwarelą i tkactwa, które wynalazła. Ale nie była wyłącznie opiekuńczą boginią. Jej włosy składały się z żywych węży, nosiła spódnicę z kości, a jej porywczość była legendarna. No, ciekawe. A ja jestem tą boginią Ixchel. Dobra, coś tu możemy. Ja mam jeden punkt, nic nie odblokujemy. Powiem wam, że ta granic... Ostrzy z obsydianu się nie tępią. What? O! Ostrza z obsydianu. Śmieszne. To czemu teraz ich nie używamy? W kuchni. Brama jest otwarta, teraz muszę tam dotrzeć. Fajnie, wszyscy są akrobatami w tej grze, ja widzę. Ła. Co to tyle? Ale syf. Takie proste? Czyżby to było? Aż mi się wydaje, że to jest za łatwe. Czekajcie, bo tutaj gdzieś powinny być jakieś jeszcze schowki czy inne badziewie. Dokumenta. Dobra. Nic, na razie zróbmy to. Ło. No i co? Kurde, jak tego mam mało. Przyjdźcie, którzy uważacie się za dzielnych i mężnych. Przekonajcie się, czy przetrwacie czekające w środku próby. Komu się uda, zasłuży na godność wojownika. No co tu się odpali?
Wow, jakieś czaszki. Popatrz na to. Wow. Co za badziewie. Ognie piekielne. Musi być jakiś sposób na otwarcie tej bramy. Muszę znaleźć sposób na wspięcie się po totemie lub jakoś go obniżyć. Tu mam jakieś te jeszcze Musi być jakiś przesuwki. sposób na otwarcie tej bramy. O Boże, teraz będzie to. Ramiona muszą się w jakiś sposób unieść. Musi być jakiś sposób na otwarcie tej bramy. O losie, no wiem. Mam pojęcie, że musi. To muszę go znaleźć. Nic w ten sposób nie osiągnęłam. Aha, czyli coś tu muszę spalić pewnie. Może tędy trzeba przebiec. No, gdzieś tutaj. Musi być jakiś sposób na zatrzymanie maszyny. Coś z tym trzeba zrobić, tylko co? Musi być jakiś sposób na zatrzymanie maszyny. Ty, to po co ja tu przeskoczyłem, jak tutaj nic nie mogę zrobić? Dobra. Wpadła w wodę. Jak kamień. Musi być jakiś sposób na otwarcie tej bramy. Mam takie nadzieje. Dobra, lecimy dookoła. A miało być tak pięknie. Dobrze, a co mogę z tym zrobić? To pewnie mogę na koniec zjechać. Musi być jakiś sposób na otwarcie tej bramy. Dobra, spróbujemy. Musi być jakiś sposób na otwarcie tej bramy. Jakie bramy? A tam coś jeszcze jest, widzę. Dobra, biegniemy. O! W plecy dostałem, nie w brzuch. Nie widzę tego. Co tam się dzieje? Musi być jakiś sposób na otwarcie tej bramy. Czyżby to tylko te były cztery? Nie, coś tam jeszcze było. Tam coś jeszcze Musi chyba być jest. Jakiś sposób na otwarcie tej bramy. Czy mi się zdaje? Pewnie jakoś by trzeba było zepchnąć to. O, tam coś jest. Dobra, o, spróbujemy tędy. A tu coś jest. O proszę. Musi być jakiś sposób na zatrzymanie maszyny. Dokładnie. Tu coś złapiemy. Temu się schowały. Czekaj, czy długo? Aha. Czyli to mam tylko chwilę, żeby tu przebiec dookoła tego cyrku i opuścić o jeden. Dobra. Dobra, i biegniemy w takim razie. Hops, hops, hops. To było śmieszne. To mi się spodobało.
Dużo skakanka będzie tutaj. No nic. Musi być jakiś sposób na zatrzymanie maszyny. No mam pojęcie, że musi. Tylko jest to powolne i długotrwałe. Długotrwała zabawa. Się schowały. Ups. Zabolało teraz. To wymyślili z tym obsydianem teraz. Ramiona to temu się schowały. Kurwa no. Ech. Może muszę użyć tego. Leczonka takiego. Akurat te od spodu, rozumiem, jakby mnie te wszystkie ukuły. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie tego zapisywać. Ramiona to temu się schowały. Ups. Kurż. Ups. Dobrze. Opuścisz się. Dobra. Tak, a teraz druga strona. Dobra. Fak, jeden jest pod spodem. Ups. Ajajaj, chyba to był ten na górze. Śmieszne, podoba mi się. Kurno, mam nadzieję, że to nie będzie trzeba od początku wszystkiego. Na szczęście nie. Dobra. Dobrze. Dobra, tędy chyba. Ups. Ups, 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 ups. Ups, 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 ups. O Jezu! Uf. Uf. To było fajne. O ty kurno. Mogę się potem spiąć. Udało się. No kurna. Ścieżka bitwy. Muszę zejść bezpiecznie na dół. Gdzie mam zejść? A, tu. Welcome. Dobra, wszystko ładnie, pięknie, tylko kurna, gdzie tutaj jest ta gazeta? Chyba daleko stąd, mam nadzieję. Ło! A to coś było z tym. Ajajaj, ajajaj. To nie raj.
Ogarnąłem, mam nadzieję to. Nie wiem, dobra. No bo tu coś jeszcze jest. Właśnie. Prezenta. Jeszcze się udało złapać. Mam nadzieję, że tu nie będę musiał wracać po ten shit żaden. Że będę musiał się tam wrócić. Źle polazłem wcześniej. Blisko lądowania. To nic. To już sobie zrobię poza tym odcinkiem. Dzięki za uwagę i cześć.